Hej, cześć, siemano wam wszystkim. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. I dzisiaj się zajmiemy kolejnym zadaniem, znaczy kolejnym odcinkiem i zadaniem. Dobra. Aha, dobra, okej. Aha, ostatnio w poprzednim odcinku troszkę mnie wkurzył pies, ponieważ był myty przez no mamę i przez jego panią jego miła właśnie i zszedł na moje nogi. Później na biurko w pieruny, ale nie byłem wkurzony, no troszkę może wkurzyłem się, ale nie do końca, nie darłem się, wiecie jak to jest. Oj, to jest kochaniutki piesek, co nie mały. Oj ty. Dobra, nieważne. Co ja się będę przyjmował, znaczy... Pfu. A kim ty właściwie jesteś? Różnisz się od pozostałych. Białym, a ty czarny. Miałem na myśli wszystkich magów ganiających po ruinach jak kot z pęcherzem. Jesteś z nimi? Samotne szwędanie się po tej okolicy to kiepski pomysł. Murzyn, ty widzisz coś w ogóle na oczy? Kim jesteś? Na pewno. O, już się uspokoił pies. Widzicie, jak jestem, powiedziałem, żeby się uspokoił, to się alligator. Boją się mnie prawie wszyscy. Jesteśmy najstraszliwszymi piratami pływającymi po tych wodach. Pod wodzą kapitana Grega złupiliśmy więcej statków kupieckich, niż jestem w stanie zliczyć. Wow. Rozmawiasz z żywą legendą, że się tak wyrażę. Znasz niejakiego kruka? Oczywiście. To herszt bandytów ze wschodu. A czego od niego chcesz? O właśnie. Muszę go zabić. Co ty? Myślisz, że da się dopaść pierwszemu lepszemu awanturnikowi? Nie sądzisz, że to zadanie cię przerast? Nawet go nie zobaczysz. Jego siepacze rozniosą cię na strzępy, jeśli tylko zbliżysz się do ich obozu. Nie do końca. Dobrze, jeśli Kaku, przejdziesz choćby przez jeden posterunek. Tak, ja dam radę. O, już kurde. Najpewniej naszpikują cię strzałami. Fajnie się wyciera. Tylko cię zobaczą. Kiedyś wam pokażę, mam jak nagram filmik o nim. Dołącz do nas. Razem wszystko obgadamy. A kiedy skosztujesz naszego rumu, świat od... Dobra. Potrzebny mi pancerz bandytów. A na co ci on? Tylko napytasz sobie biedy, jeśli ktoś cię w nim zobaczy. Każdy pomyśli, że jesteś bandytą i będzie próbował cię zabić. Brzmi... Chyba dla kogoś, komu życie się... Wiesz może gdzie... Mieliśmy jeden w obozie piratów, ale nie wiem, czy wciąż tam jest. O właśnie. Wasz kapitan ma na imię Greg? Tak, to największy pirat, jakiego... Myślę, że go znam. Spotkałem się z nim w Korinis. Greg? W Korinis? Niemożliwe. Nasz kapitan wypłynął na morze z częścią chłopaków. No jeśli jak nie kiedykolwiek wierzysz, przybędzie Jacku, do Korinis, to tylko ty. Jako więzień na królewskiej galerze. Jest przecież jednym z najbardziej poszukiwanych ludzi. Na pewno nie poszedłby do miasta z własnej woli. Zostałby od razu pojmany przez królewską straż i wtrącony do lochu. Jeśli tak mówisz, gdzie znajduje się wasz... Widzisz ten tunel? Jeśli przejdziesz nim spory kawałek na zachód, prędzej czy później trafisz na naszą plażę. Okay, tam fajnie, znajdziesz fajnie. Nasz obóz. Mogę pokazać ci drogę, jeśli chcesz. Chociaż będę cię musiał poprosić o małą przysługę. Co masz na myśli? Zanim wrócę do obozu, przydałoby mi się trochę mięsa dla chłopaków. Wyglądasz na silnego. Może przydasz mi się na polowaniu. No pewnie. To co? Zainteresowany? No dobrze. Na co polujesz? Na co polujesz? Zwykle na aligatory, ale ich mięso jest raczej niejadalne. Aligatory. No i dawno ich tu nie widziałem. Musi mi więc wystarczyć to, co znajdę. Na przykład bagienne szczury. To ja co też takiego? Ich znajdę. Większość bagiennych istot śmierdzi jak stary but i ma mięso twarde jak jego podeszwa. Bagienne szczury. Tak w formie żartów powiem wam, że moje buty są... takie same. Nie, to w formie żartów teraz było, wiecie. Nie chcę... Dobra, nieważne już. W formie żartu było, jak ktoś przyjmie sobie do serca, że to było, no wiecie, obrażanie, to...
To nie pomyśli najpierw. Ale nie, to serio było w formie żartów. Teraz. Opowiedz mi o piratach. Mieszkamy tu od lat. Przed wojną byliśmy znani w tych okolicach. Wystarczyło wywiesić flagę, żeby kupcy natychmiast się poddawali. Niestety, te czasy już minęły. Od miesięcy nie mieliśmy okazji napaść żadnego statku. Nasz kapitan właśnie wziął część chłopaków i wypłynął, żeby przechwycić jakiś towar. A reszta siedzi w obozie, wygrzewa się na słońcu i czeka na powrót kapitana. Miejmy nadzieję, że Greg wróci. Może już wrócił. Chodźmy zapolować. Dobrze, dla nas dwóch to metka. Ale jesteś ty ninja. Tofik, ninja ty. I ty ninja ty. Ninja ty biała. A, jeszcze powiem, dodam, że to jest Pekinczyk. O, jak ktoś chce wiedzieć. Tak. O, czekajcie, jakie mamy zadania? Polowanie na szczury. Okej. No idę. Spokojnie. Jezu, co to siostra słucha? Boże! Czachurskiego! Jezu, to jest takie chore! Nie w Jacka, fuck. To są bagienne szczury? Weź tę piosenkę, wyłącz! Kurde, to jest takie... W ogóle... Stachurski, Boże! Co nie wymyśli? Jeszcze disco polo, Boże! Niektóre disco polo lubię, ale... Takie coś wymyśleć, jakie gówno totalne, tak jak sam jak ten Bieber cały wpierony. O, kurde. Dobra. Gdzie ty? A, ten, tam poszedłeś. Dziwne, żeby Pekinczyk. Jak to? O, polny pełzacz! Wow, co my tu spotkamy? Znaczy... Dziwię się, że... Niczego tu nie znajdę. Mały pies się bawi z zabawkami. Nie ma czego plądrować. Dziwię się, żeby to był szczeniak. Ale... Mniejsza z tym. Jeszcze gadają. Boże, jak mnie to wkurza też. Dobra, przepraszam. Ale powiem szczerze, że... Na niektórych kanałach tak samo jest, wiecie? Tak samo jest. Ale to... Wiecie. No chodź, parszywa bestio. Ale tyś mocny. Polny pełzacz. To co, te zielone? Jakie to... Kurde, jak to fajnie wygląda. Cicho tam! Bo... Mati the Player nagrywa teraz. Gocika. Kolejny odcinek. Kotlina, to tutaj zaczniemy szukać. Chodź za mną. Dobre, okej. Ej no... To by się nic nie pomyliło, nie tędy chyba droga, tak mi się wydaje. Ło, woda! Wreszcie spotkamy wodę od kilku odcinków. Wow, fajnie. Za pierwszym razem! Ale ciś mocny! Co mały? Wow, ale dziwne. Powiem wam, żeby... Niczego tu nie znajdę. Dziwne. Ale, co ja będę mówił? O tym psie mówię oczywiście cały czas. Ale dobra, nieważne. Co tam zabiłeś ty? Ciemny grzyb. O, bagienny... Co ten bagienny, który ma 12 poziom? Serio? Beka, kurde, serio nie ma 12... Tego właśnie... Czego? Nie wystarczy nam, musimy iść... Uważaj, jeśli cenisz swoje życie. Okej. Dobrze, w porządku. Co tyś taki... A, bo tu... Dobra, wiem już dlaczego. Nie ogarnąłem na początku przecież. Nie ogarnąłem, że tu koniec drogi już. No fajnie, zapiszę grę. Cicho! No jeszcze kot, kurde. No Boże. Chodź! Idę, kurde, murzynie ty mój. Oj, Boże, się zobaczyłem na psa zamiast grać.
O Jezu, jaka się przesra... O... Malcolm! Co to, kto to jest? Co to, co to, co to, co to? Czekajcie. Kurde. O, polna jego uda. Ogarnijcie się! Kurde. Ja pierdzielę, Boże. Przeszkadzają mi, Jezu. O, dobrze, że taki mam mikrofon, wiecie, przy słuchawkach. Czekajcie, my jesteśmy blisko. Obóz. Kurde. Aż się łezka wokół kręci. A się łezka wokół kręci, w oczku. Jezu. Ja tu dawno, kudźwa, nie byłem. Ojoju, co to jest? Ale coś mocne. Wypierniczaj stąd, ej! Nie atakuj mnie, ty. A! Zielony potwór mnie goni! Marsjanin! Haha, beka. A ten idzie za mną. O, dzięki ziomuś, dzięki. Zabiłeś go, dziękuję. Dobrze zrobiłeś. Gdzie jestem? What the fuck, zio... A, tu jest ten polny pełzacz. Okej, dobra, mam. Dobra, idź. Dobra, ty na skróty idziesz, widzę. O, jak pięknie. O, i tu zobaczymy fajną rzecz. Tak jest, moi drodzy. Sami zobaczycie za chwilę, co się stanie w tej chwili. A to za chwilę. Mam nadzieję, że zobaczymy to, ale kto wie. Może to poszło sobie już. Niczego tu nie znajdę. Od tamtego, od tych 4 lat może. Powiedz mi, po co ja... Nie upolowałeś? Może potrafisz... Weź szczura i zanieś. Znajdziesz go w... Pewnie będzie się wygrzewał na plaży. Czek, przy wejściu spotkasz Henry'ego. Powiedz mu, że to powinien cię w... Henry jest przewrażliwiony. Okej. Okay. Dobra. Proszę. O. No. Jeśli by... Palisad. Przejdź się na zachód. To już wykonałem... Aha. Czekajcie, mam te mięso? Żebym tylko nie zjadł je. Czekajcie. Dobra, idziemy teraz do tego... Do wioski już, do tej... No do obozu piratów, tak można powiedzieć też. Włączyłaby coś innego, a nie tylko tego Sachurskiego. Brrr. Jego stare piosenki są lepsze niż ta... Takie gówno nagryte. Zaśpiewał. Boże. Dobra, zapiszemy grę sobie, co nie, moi drodzy, a jak? Stój! Kto idzie? Swój mam. Swój. Każdy tak może powiedzieć. Chcę wejść. Naprawdę. 500 sztuk. Niby czemu? Musisz. W tym obozie jest dwie. A ty wyglądasz. Nie zedrę przecież z ciebie. No, chyba. Może się. Cóż, daj mi jakiś pow. Mam mi. Aha. A Jack Alligator. Mówi, że Morgan czeka na dostawę. Tak, tak. Jakby... Wpuść mnie. Jesteś pomocnikiem Jacka Alligatora i masz mięso dla Morgana. 400 sztuk z... albo odej. Dobrze. Dobrze. Spokojnie. Dzięki. Witamy w... Jeśli chcesz Dobra. Do nas dołączyć, to mam dla ciebie złą wiadomość, chłopcze. Kapitan wypłynął w rejs. Dobra, a tylko on decyduje, kogo przyjmie się do załogi. Ale możesz tu zostać do jego... Jeśli nie będziesz... Ty myślisz, że ja będę przeszkadzał ci? Ha, ja mam ciebie gdzieś, kurde. Pierwszy, Henry. Kurde, dlaczego tak... Tekstury zanikają. Ja pierdzielę. A ty jest...
dziwne, powiem wam. Tak nigdy nie było, wiecie? Pirat. Skip. Skip, skip, skip. Tam, tam. Tu jest ten... Francis. To on mi niepotrzebny za bardzo jest. Morgan to chyba tam był na dole, tak mi się wydaje. Oj, tu jest te schody, dobra, mam. Chwila. Tutaj chyba ten Morgan jest, nie jestem pewny. W tej jaskini. Morgan, no. Mówiłem, że on jest przy tej jaskini. Nie byłem pewny, ale zgadłem. Przynoszę mięso. Zaraz, najpierw... Oj, Boże, najpierw się musi napić teraz. No, już lepiej. Dobrze, powtórz mi, czego chcesz. Jack Alligator kazał mi przynieść to mięso. No tak, teraz sobie przypominam. Dawaj je tu. Aha, dobra, okej. Okay. Co tu? Greg, bo jestem pomagaj. Powiedziałem. Dobra, dobra, dobra. O. Robisz coś konkretnego? Hej, wolne? Moja praca. Nadzoruję szkolenie moich ludzi. Staram się ich zmienić w nie wysługuj. Każdy z nich dostaje... O, właśnie. Możesz... Pewnie. To... Idź spa... Nie to tam za bardzo... Owen? On nie był przypadkiem... W jakimś innym miejscu? Samuel? Samuel, wow. Czekajcie, już się cofnę. Bo mam okazję jeszcze zrobić, znaczy, co ja gadam zrobić? No co może zrobić też? Że jeszcze mogę uruchomić kolejny teleport właśnie i tak zrobię teraz w tej chwili. Musimy się cofnąć tylko do tego miejsca, co był ten, Jack. Znaczy tam, gdzie atakowaliśmy właśnie tych, te... Nikogo nie ma? Rura. Aha, myślałem, że... dobra, musimy się cofnąć tam, gdzie był ten, gdzie atakowaliśmy te szczury właśnie bagienne. Zaraz się cofniemy, spokojnie, moi drodzy. Kurde, wkurza mi jedna rzecz tutaj. Tekstury zanikają. Ajaju. To jest wina, mi się wydaje, tego miejsca, bo to jest takie małe miejsce, bo w, jak... W Corinis na przykład, bo tam jest, mi się daje, większa mapa i dlatego jest więcej szczegółów i... A tu jest mniej, dlatego chyba to jest taka... Boże! I dlatego jest tu mniejszy głów, dlatego tak się robię. Tak mi się, tak myślę, ale nie jestem pewny co do tego. Odpalna i godaj. Okej, jeszcze troszkę mamy czasu do nagrania tego odcinka. Znaczy, zaraz zakończymy pewnie. Tylko chwila, bo tutaj jest tak... Chwila, powoli, bo tu mogą być jeszcze jakieś potworki, wiecie? Brzytwiak! O kur... O ja pierdzielę, nie no, nie wierzę, tylko... Nie, tylko nie to. O, fuck. Znaczy to, kurde. Pięknie, udało mi się, kurde, myślałem, że nie dam rady ich zabić, ale dałem radę, dobra, fajnie. Czekajcie. Chyba tu nic nie ma ciekawego w stanie. Okej, okay, dobra, jeszcze życia sobie zwiększę. O, mam, fajnie. Wow, kolejny frajer. No nie wierzę, ile tych pedałów jest tu. 10 poziom ma, no powiem, że... No nieźle. Oni chyba stąd wyskakują, tak mi się... O, tu jest ten... Każą mi, kurde, ja nie mogę, ale... Jezu, każą mi przepływać gdzieś, a tu... Przecież... spoko. To jest ten na pewno piedestał, na pewno 100%. Dobra, okej, okay, to burzy... To za daleko, serio? Okej, okay, kolejny teleport uruchomiony i tutaj trzeba... Okej, okay, i... Pytanie jest takie, gdzie jest... Czekajcie, aha... Do kanionu, fajnie, jeszcze zostało nam... Czego? Tu raz... Dwa, trzy teleporty jeszcze, tak? Było razem pięć. No dobra, okej. Okay. Fajnie. Tylko chwila, kurde, gdzie oni są te wszyscy ci... Nasi...
A tu się... Aha, tu siedzę sobie. Okej, fajnie. Nefarius, Nexir, Saturas, a tu jest... Jezu, myślałem, że on kurde leży... Myślałem, że on leży kurde jakoś jak dziwnie, wiecie. Nie mam czasu. Uruchomiłem kolejny kamień teleportacyjny. Daj mi następny kamień. Oczywiście, proszę. Czy to było trudne? Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. Przydało... Mogę dać ci trochę złota. To ci pomoże? No tak. Na pewno nie zaszkodzi. Niech zobacz. Masz tu trochę... O, zanim zapomnę. Aha, dobra. Saturas chciałby się z tobą widzieć. Powinieneś udać się do niego jak najszybciej. Nikt nie chce wiedzieć. Lepiej tego nie robić. Dobra, zaraz, co mamy? Żuwaczka. Co jest w ogóle to żuwaczka? Pierwszy raz jakie są... Dobrze, że jesteś. Mamy nowe informacje, które chcemy ci przekazać. Zamieniam się w coś. Zaginione miasto nosiło nazwę Jarkendar. Miało 5 władców, którzy wspólnie nim rządzili. Każdy z władców miał posiadłość, w której mieszkał i gdzie trzymał swoje dobra. Tego nie będę na pewno przewijał, bo wydaje to jest konieczne, to, aby w czasie poszukiwania reliktów tej zaginionej cywilizacji starał się również odnaleźć ich domostwa. Bardzo przydać. Sorry, wiecie, zagłuszałem Saturasie, ale chciałem powiedzieć jeszcze. Gdzie powinienem ich szukać? Riordian prowadził badania nad układem budynków Jarkendaru. Mhm. Powie ci, gdzie są te posiadłości? Aha, dobra, okej, fajnie. A jeśli żadna z tych posiadłości To jest dobre pytanie. Jeśli nie uda ci się znaleźć tych domów, to znaczy, że najprawdopodobniej zostały zniszczone w czasie upadku miasta. Ale jeśli wciąż istnieją, to mogą okazać się bezcenne dla naszych badań. Dobra. Niech cię... Okej, mamy kolejne zadanie. Fajnie. Riordan. To się nigdy nie kurde, zmieni. Bitwa jak nie! Weźcie się ogarnita, kurde, psy, koty, ja pierdzielę. Riordan, wstawaj z brachu. Bo ja muszę brać się do roboty jeszcze. Przysyłam je uważ. Przysyła mnie Saturas. Mam poszukać 5 posiadłości w Jarkendarze. Potrzebowałem dużo czasu, aby ustalić położenie posiadłości na podstawie zapisków budowniczych, ale teraz mogę ci je dokładnie opisać. To przecież właśnie. Gdzie mogę znaleźć te 5 budowli? Dom uczonych to wielka biblioteka. Musi być gdzieś daleko na północy. Dom wojowników to forteca otoczona przez skały. Leży na wschodzie. Domy kapłanów i strażników umarłych znajdowały się blisko siebie. Powinieneś je znaleźć na południowym zachodzie. Uzdrowiciele mieli swój dom leczniczy na południowym wschodzie. Jeśli te budowle wciąż stoją, rozpoznasz je po architekturze. Są umieszczone na podwyższeniu. Strome schody prowadzą do wejścia otoczonego wysokimi kolumnami. To przecież nic jeśli tak... Przypomnij mi znowu. Dobra. Dobra, to sobie przypomnimy jeszcze je. Tak nikt nie wiecie. W końcu to było. No, w kolejnych odcinkach przede wszystkim. Ja sobie będę przypominał, spokojnie, nie martwcie się. Bo tego zadania na razie nie będziemy robić przecież. Tego posiadłości. Prawda! Tu mam kurde wszystko napisane, no po co ja się pytać? Przecież nie trzeba się pytać, o po co ja. Dobra. tutaj idziemy. Kurde! Przydałoby się coś takiego zrobić, tylko nie wiem. Dobra, jakoś... Czekajcie, która w ogóle tu godzina jest? Pierwsza w nocy, a ja łażę. Really? Mam nadzieję, że tutaj chyba nikogo już nie ma żadnych. I... Jakim cudem? Nie wiem, czy te... No dobra, tylko kurka wolna jak ja mam sandwich raz. Dobra, jakoś tędy wyjdziemy, spokojnie. Kurde, nie pójdź, proszę cię, nie pójdź. Puta! O nie! Fuck! No nie! Fuck! No nie wierzę! Oh my god! Serio? Czekajcie. Teraz musimy... A, dobra, okej, wiem. Oj, tu jeszcze raz muszę pójść tam. Oj, dobra. Dobra, mamy jeszcze troszeczkę czasu. Dobra, pójdziemy spokojnie.
Tylko chwila. Chwila, bo ja muszę sobie tu ogarnąć jeszcze... Kurde, noc jest. Przydałoby się przespać. Dobra. Dobra. Dobra, nie będę już tam... Pustynny szczur tam jest. Aha. Przecież ja tu nie muszę tego przepływać. A po co... Oj, oj. To jest... To ja się będę pierdzielił z nim. To nie, kurde, jak można... Niczego tu nie znajdę. Z... O, kolejny szczur. O, kurde. O, jeszcze dwa. Oj, oj. O, kurde, no nie. No, kurde, po prostu, no nie. Chciałem coś innego powiedzieć, ale... Chyba kojarzycie, o co mi chodzi. Chyba wiecie, o co mi chodziło. O, strzała. Wow, fajnie. Dobra, czekajcie, sobie zwiększę. Znaczy... Jezu. Żeby była... nie to. Właśnie, mana. Money. Przypomniała mi się też piosenka taka jedna. Dobra, mam pustynnego szczura, fajnie. Masz w dupsko, pal się, frajerze ty. Zafrajerowany, kurde. Fajnie to mi się powiedziało, powiem wam. Dobra, tam są jeszcze jakieś szczury, czy nie ma już? Bo się troszkę boję ich. Dobra, chyba nie ma już. Okej, dobra. Dobra, idziemy jeszcze raz do tego... Mardoriona, jeszcze raz niestety. Tam chyba już nie ma żadnego... Oj, znaczy nie ma łóżka, kurczę. Troszkę lipnie tu. Ale czekajcie, tu... O, jest jeszcze jedno łóżko, fajnie. Hej, ty! Jezu, się usunął, kurde. Niech zobacz, masz tu, on powinien... Dobra. Moje zdanie już znasz. Dobrze, okej. Trzeba uważać, co się komu mówi. Oj, nie, od niego to mi chodzi. Dobra. Niech. Kończ już ten. Riordan jest w środku, tak jest, żeby nie zapomniał, co nie? Tak jest, dobra, okej. Okay. Dobra, szybciej, ziomuś. Stawaj, brachu. Poczekaj. Przysyła potrzeba. Dom ujeba po prostu. Dobra, chyba. Nie to. To przecież nic nowego. Nie, żadnego. Albo. Dobra. Idę spać. I to jest. I pójdę tam, jak będzie rano. Poczekaj. O właśnie, wow, aż mi... Kurde. Zasieciło, aż mi tu to coś... dobra. Teraz musimy... A tam są, kurde, te głupie polne pełzacze. Jak ja z nimi mam dać radę, jak one będą atakować mnie w kierunku. No właśnie. Kurde, wkurza mnie te pełzacze troszkę też. A innej chyba drogi nie ma, co nie? Bo inaczej to trzeba... Tędy iść jakoś. Ale tędy to nawet... Mhm. Tak jest. Inaczej się nie da pójść tam, kurczę. Dobra, jakoś... Okej, pięknie. Wypierdzielać jeszcze... Boże! Jeszcze ten głupi... Jezu, my god, no nie wierzę. Zaraz mnie chyba coś weźmie z tymi pełzaczami z pieruny. Ale powiem wam, że one w nocy się nie pojawiają, tylko w dzień się pojawiają. Też kurde, pomyśleli te twórcy gry. Większość tych potworków pojawiają się w dniu. W każdej części. Może nie w każdej. Nie w każdej części, nie. Może nie w każdej części, ale w jedynce i dwójce coś takiego było, tak mi się... Nie pamiętam już w jedynce, kto było, ale... dobra, chwila. Teraz... Dobra, jemu już zapłaciłem tę kasę. Dobra, teraz... Aha, jeszcze nic z nim nie pogadałem na ten temat, co nie? Co robisz? Co robisz? A na co to wygląda, jeśli tego nie dokoń... Pilnuję też, a... O właśnie. Greg jest twoim szefem? Zgadza się. Ale dla ciebie to jest kapitan Greg. No okej, spokojnie. O wielki człowiek.
kiedy go... Niestety nie ma. Jego zastępcą jest... Całymi dniami siedzi przed chatą Grega i gapi się na nas jak sroka w gnat. Dobrze powiedziałeś. No, choćby po to, żeby utrudnić życie bandytom. Te sukinkoty podchodzą coraz bliżej. Zupełnie jak rekiny okrążające rozbitka na kilku z nich ale sądzę, że tak więc jeśli w końcu zaatakują... Okej, dobra. Jeśli tylko nie myśl, później wyślę tam dwóch chłopaków z mojej grupy abordażowej. Dlaczego zostaliście zaatakowani przez bandytów? A jak sądzisz? Na początku wszystko było w porządku. Przywieźliśmy ich tutaj, a oni odeszli w... Niestety. Nie mam pojęcia, co... Myślę, że chcą zabrać nasze łodzie. Porozmawiaj ze Skipem. Był w ich obozie i omal nie przypłacił tego życiem. To bardzo ciekawa historia. O właśnie. Chcę dołączyć. Witam w przyda nam się dodatkowe ramię, kiedy weź jednego z moich chłopców i pozbądź się bandytów z wieży. Gdzie jest ta wieża? Jeśli wyruszysz to po pewnym czasie... Tak jest. Dobra, mam wieżę, okej. Ale chwila, bo tu... Dziwne trochę jest. Ola. Dobra, okej. Dobra. To zadanie sobie wykonamy w kolejnym odcinku, bo tu już kurde źle się dzieje. Sytuacja w domu. Bo atakują kurde. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku, cześć.